Ekspozycja plenerowa muzeum obejmuje uzbrojenie i sprzęt bojowy lotnictwa marynarki wojennej, artylerii oraz broni podwodnej. Dużą atrakcją jest wyremontowany najstarszy polski okręt, kuter pościgowy Batory, zbudowany według projektu inżyniera Aleksandra Potyrały w 1932 roku. Okręt sławił się ucieczką do Szwecji z kapitulującego Helu. Pływał pod banderą WOP i LOKU. Do muzeum trafił w 2009 roku. Lotnictwo reprezentuje samolot szkolno-bojowy TS-11 Iskra Bis o napędzie odrzutowym. Samolot o numerze 414 wyprodukowano w 1969 roku. Samolot myśliwski Jak-9P był na uzbrojeniu eskadry lotnictwa marynarki wojennej do 1956 roku. Silnik samolotu B-25 zestrzelonego w czasie wojny samolotu floty bałtyckiej Związku Radzieckiego. Śmigłowiec Mi-1 produkowany w Związku Radzieckim seryjnie od 1950 roku. Śmigłowce te produkowała na licencji w latach 1957-66 WSK w Świdniku. Pięciorurowa wyrzutnia torpedowa PTA-53 BIS zdemontowana z niszczyciela ORP Wicher. Niszczyciele projektu 30 BIS były ostatnimi typami klasycznych niszczycieli produkowanych w Związku Radzieckim. Na dalszym planie widoczne są 17-wieczne armaty. 37-mm podwójnie sprzężona armata przeciwlotnicza W-11M przyjęta na uzbrojenie w 1946 roku. 37-mm automatyczna armata przeciwlotnicza wzór 70K. 120-mm zdwojona armata morska Boforsa wzór 34-36 zdemontowana z wraku stawiacza min ORP Gryf. Armaty te stanowiły główne uzbrojenie artyleryjskie okrętów. 105-mm ciężka francuska armata polowa wzór 1926 Schneider. Dwie armaty zakupione przez Polskę dla testów broniły Półwyspu Helskiego. Obsługiwało ją 11 marynarzy. Armata kalibru 152,4 mm wzór 35 zaprojektowana przez firmę Bofors. Wchodziła w skład baterii numer 31 ustawionej na cyplu Półwyspu Helskiego. Armata morska 100 mm Schneider wzór 17. Była montowana na okrętach podwodnych typu Wilk. Ten egzemplarz pochodzi z ORP Żbik. Armata morska kalibru 105 mm Bofors wzór 36 B24P zdemontowana z okrętu podwodnego ORP Sęp. 120-mm armata Bofors wzór 36L łamane przez 50 była podstawowym uzbrojeniem polskich niszczycieli Grom, Błyskawica i stawiacza min ORP Gryf. Wyrzutnia rakietowa WM-18 polskiej produkcji przeznaczona dla okrętów desantowych projektu 770, opracowana w latach 60. Wyrzutnia rakietowych bomb głębinowych produkcji radzieckiej RBU-2500 systemu Smierć. Miotacz bomb głębinowych BMB-1 produkcji radzieckiej stosowany na ścigaczach okrętów podwodnych i dozorowcach. Pływaki trałów kontaktowych. P-15 radziecki pocisk rakietowy klasy woda-woda wprowadzony na uzbrojenie okrętów projektu 205 w 1964 roku. Muzeum Marynarki Wojennej na stałe wpisało się w krajobraz nadmorskiego miasta, a turyści podążający na bulwar nadmorski mogą zatrzymać się i zwiedzić tę interesującą placówkę muzealną.